Niemal w całym kraju nadchodząca noc z lekkim mrozem, a jutro sporo pogodnego nieba. Aleksandra Kostka, czas na aktualne prognozy. W nocy minus 2, minus 1 stopień w Polsce centralnej, południowo-wschodniej, a także we wszystkich regionach na wschód od Wisły. Temperatura dodatnia jedynie na Wybrzeżu, a także na Dolnym Śląsku. Nad morzem silniejszy wiatr, a na zachodzie mglisto. Niewielkie opady deszczu ze śniegiem w województwach południowych, a w górach popruszy sam śnieg. Jutro przed południem na zachodzie kraju jeszcze w wielu miejscach mogą zalegać mgły. Bardziej słoneczny poranek szykuje się na północy oraz w głębi kraju. Temperatura około godziny 10, od 0 do 3 stopni. Później ma wzrosnąć do 5 na Pomorzu i Śląsku. 4 stopnie przewidujemy w rejonie Trójmiasta i Wielkopolski, a na pozostałym obszarze przeważnie ma być 2-3 stopnie powyżej 0. No i nigdzie nie powinno padać, a na niebie w prognozach przeplatanka słońca i chmur. Nieco większe zachmurzenie od Śląska po Małopolskę i Podkarpacie. Ciśnienie w pierwszej części dnia ze wzrostem, ale już po południu zacznie spadać. Jednak mimo to będzie wysokie. Na warszawskich barometrach spodziewamy się 1019 hektopaskali. Wiatr na ogół słaby, chwilami umiarkowany, zwłaszcza nad morzem i na wschodzie kraju. W piątek i sobotę od 3 do 5 stopni i lokalnie mglisty poranek. Mgły mogą osadzać śliską szać na drogach. Później w ciągu dnia na ogół pogodnie i bez opadów, jedynie w sobotę więcej chmur. Pokropi tu i ówdzie na krańcach północnych Warmii, Mazur i Podlasia. W niedzielę pochmurno i sucho, ale początek nowego tygodnia z deszczem. Miłego popołudnia, do widzenia.